To tak, witamy Was wszystkich serdecznie na naszym webinarze, który zorganizowałyśmy wspólnie z Kolegium Da Vinci. Ja się nazywam Maria Biernat i jestem producentką Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator, a jest ze mną moja współprowadząca Emilia Mazik. Cześć, Emilia Mazik, dyrektorka Shortwaves Festival, koordynatorka projektów audiowizualnych w kulturze już w zasadzie od prawie dekady. Bardzo się cieszymy na to małe webinarium. Z góry informujemy, że jesteśmy absolutnie praktyczkami, bardziej niż teoretyczkami tego zagadnienia, więc będziemy głównie posiłkowały się przykładami z naszej pracy, doświadczenia, przemyśleń, obserwacji trendów czy wydarzeń branżowych. Mamy nadzieję, że te tutaj nasze refleksje czy praktyczne porady się Wam przyczynią do jakiegoś rozwijania własnych wydarzeń. Mamy taką prośbę, jeżeli chcecie zadawać jakieś pytania czy komentować na bieżąco to, co tutaj omawiamy, to zachęcamy do korzystania z funkcji czatu publicznego. My sobie tam co jakiś czas będziemy zaglądały i patrzyły, czy jakieś pytania się nie pojawiają i będziemy albo na bieżąco się do nich odnosiły, albo po prostu na sam koniec naszej rozmowy, którą zaplanowałyśmy tak na około godzinę, Mario, jeśli się nie mylę. Tak, Tak, zgadza i się. po godzinie możemy odnieść się do Waszych pytań, ale też jeżeli coś będzie palącego na bieżąco, to też będziemy się odnosiły. Ale może na początek jeszcze tytułem wstępu chciałybyśmy Wam powiedzieć trochę też o sytuacji naszych festiwali filmowych i do tego tak naprawdę, co koronawirus oznacza dla branży audiowizualnej, branży kreatywnej i co to dla nas oznaczało ten przełomowy, zdaje się, 10 marca, to był ten dzień. I w takim telegraficznym skrócie, dosłownie 5 minut, opowiemy, co się wydarzyło, jakie podjęliśmy kroki i co robimy teraz też w naszych organizacjach i codziennej pracy. No, zaczynamy. Okej, okay, to tak. Jeśli chodzi o festiwal Animator, to w marcu jesteśmy zazwyczaj na takim etapie, na którym już taki główny core programu festiwalu mamy już zaplanowany, ponieważ nasz festiwal odbywa się od już 13 lat w Poznaniu i zawsze jest to pierwsza połowa lipca. Więc mieliśmy już kontakt z wieloma artystami, już ten program nabierał takiego konkretnego kształtu i byliśmy gotowi ruszać dalej. Tymczasem wszystkich nas zaskoczyła sytuacja związana z odwołaniem wydarzeń i zamknięciem kin. I mimo tego, że był marzec i to na początku wydaje mi się, że to było do 24 marca, to była to taka graniczna data, gdzie kina pozostały zamknięte, jednak potem ona była cały czas przesuwana, jak już wiemy. Jednak my, wiedząc, że to się tak szybko nie zakończy, podjęliśmy dosyć bolesną, ale konieczną w tym przypadku decyzję, czyli zdecydowaliśmy się przesunąć festiwal z lipca na październik. I w tym roku odbędziemy się od 3 do 9 października wyjątkowo. Była to decyzja oczywiście wiążąca się z tym, że już na jesień bardzo dużo wydarzeń było przeniesionych i musieliśmy mocno lawirować, tak żeby się w miarę z żadnym wydarzeniem podobnym do nas, które jakby zbiera podobnych odbiorców, nie pokryć. I zreorganizowało to oczywiście naszą pracę. Nie jest to żadne zaskoczenie pewnie dla nikogo. Przeszliśmy od razu na pracę zdalną. Uruchomiliśmy machinę informowania wszystkich osób zaangażowanych w festiwal o naszej decyzji, po czym potem ogłosiliśmy ją publicznie dla naszych widzów, osób, które planowały zjawić się na festiwalu. Więc na pewno to, co było bardzo ważne, to musieliśmy dowiedzieć się, jakie są możliwości, czy ten termin jest realny dla kluczowych osób związanych z festiwalem, oraz jak na to reagują nasi partnerzy i jakie mamy dalsze ścieżki działania. W tej sytuacji też spotkaliśmy się z bardzo ciepłym odbiorem naszej decyzji, bo oczywiście każdemu z nas zależy na tym, żeby było jak najbezpieczniej, żeby festiwal odbył się, ale nie za wszelką cenę, tylko z zachowaniem tych wszystkich środków ostrożności. Więc wiele osób oczywiście było smutnych, zawiedzionych, że nie spotkamy się w lipcu, jednak zdecydowanie rozumieli naszą decyzję i zyskaliśmy dużo wsparcia od nich.
Za to u Was ta sytuacja była, że tak powiem, mniej spokojna, bo my faktycznie mieliśmy 2 tygodnie takie, wydaje mi się, że to były takie 2 tygodnie, gdzie wszystko planowaliśmy sobie spokojnie, aż podaliśmy tą informację do szerszej wiadomości, a u Was chyba było to Tak, dosyć. no to Shortwave Festival został odwołany na tydzień do planowanej daty, więc my mieliśmy festiwal praktycznie gotowy, wydrukowane katalogi, część gości spoza Europy, która leciała na przykład z Kanady, już była na etapie podróży w Londynie, więc jakby oczywiście śledziliśmy informacje ze świata, natomiast no, zszokowało nas w pewnym stopniu to, że tak w zasadzie z dnia na dzień w Poznaniu kina zostały zamknięte. No niestety, mimo że wiele festiwali natychmiast przenosiło się do sieci, w realiach polskich, poznańskich, my musieliśmy po prostu z dnia na dzień festiwal przenieść i nie mieliśmy za bardzo możliwości, żeby na tamtym etapie myśleć o jakiegoś rodzaju rozwiązaniach online. Natomiast oczywiście też festiwal przenieśliśmy na daty sierpniowe, trzeci tydzień sierpnia, i w tym momencie zespół pracuje nad edycją hybrydalną, która będzie z jednej strony wydarzeniem online, z drugiej strony wydarzeniem na miejscu, gdyż jak wszyscy doskonale wiecie, kina już wracają do działania, funkcjonowania. Od w zasadzie zeszłego weekendu można ponownie w nowym reżimie sanitarnym do kina się udawać, więc oczywiście jest to tak naprawdę 2 razy więcej pracy i więcej wyzwań, natomiast ten taki początkowy chaos informacyjny, strach związany z pandemią, myślę, że to tak naprawdę tylko w dłuższej perspektywie spowodowało, że branża audiowizualna i osoby działające w tym sektorze musiały po prostu bardzo przemyśleć swoje zachowania, swoje nawyki i zmusiło nas to do swego rodzaju nowej kreatywności. I no dzisiaj chciałybyśmy Wam przedstawić też możliwość działania online. To są narzędzia do pracy, które, czy formuły funkcjonowania, które nasze organizacje wypracowały praktycznie, jakby ucząc się też dzięki temu, że szukaliśmy rozwiązań w internecie, śledziliśmy, jak działają inni, testowaliśmy, i to jest bardzo ważne na samym wstępie, że wszystko warto próbować na początku na mniejszą skalę, na sucho, i dopiero później rzucać się na szerokie oceany online'u. Więc w takim dużym skrócie może zaczniemy też po prostu od takiej pierwszej praktycznej informacji, tak naprawdę jak sobie dzisiaj tą rozmowę potoczymy, czyli zaczniemy przede wszystkim od jakby takiego ogólnego zdefiniowania sobie targetu, czyli dla kogo tak naprawdę organizujemy wydarzenia w sieci, kto jest naszym potencjalnym odbiorcą, jak takiego odbiorcę możemy zdefiniować. Kolejnym krokiem, który wspólnie z Marią omówimy, będzie kwestia kontentu, czyli tego, co możemy pokazać, na jakich zasadach, czyli poruszymy prawa autorskie, kwestie praw autorskich, pozyskiwania i tak dalej, udostępniania treści w sieci. Następnie pomówimy o medium, czyli o rodzaju platformy do wykorzystywania czy prezentowania treści w sieci, a następnie po kolei kwestia promocji, komunikacji, realizacji wydarzenia i jego ewaluacji. Wszystko oczywiście w dużym skrócie, żeby się w ciągu tej godziny zmieścić, więc zacznijmy może właśnie od tej kwestii typu wydarzeń. No tak, bo mówić o tym możemy bardzo, bardzo długo, ale faktycznie, bo tematów jest mnóstwo, ale godzina to jest jednak czas, który nas tutaj ogranicza. Więc jeśli w trakcie pojawią Wam się właśnie jakieś pytania, to przypominamy, bardzo chętnie na nie odpowiemy pod koniec webinarium. To zaczynając od takich głównych typów, na które możemy podzielić eventy dziejące się online, to są to takie live, które mamy na przykład teraz, i takie, które wcześniej są już nagrane, przygotowane i zostają udostępnione, puszczone o konkretnej godzinie albo udostępnione na dłużej, ponieważ to jak odbieramy filmy w kinie, to nie w ten sam sposób odbieramy je w online. Co prawda taka forma puszczania filmów na żywo, tak samo jak w kinie, też była na przykład przez nas testowana. Jednak wiele osób jednak woli mieć do nich dostęp w innych godzinach, ponieważ nasze takie życie domowe trochę daje o sobie znać z różnych stron i jesteśmy mocno, mocno rozproszeni.
pierwszy event online, który zorganizowaliśmy w festiwalu Animator, właśnie był tak puszczony live, więc tylko o określonej godzinie można było obejrzeć film. Jak się spóźniło na niego, to już on leciał, nie można było się cofnąć. Jednak wyciągnęliśmy wnioski i kolejny film już był dostępny trochę dłużej. Tak, ja bym do tego chciała dodać, że w pewnym sensie tutaj balansujemy między dwoma takimi jakby głównymi typami kreacji wydarzeń. Z jednej strony są to wydarzenia, które jakby dzieją się właśnie live, czyli jakby jest to taka, jakby to powiedzieć, konieczność brania w nich udziału tu i teraz, rośnie taka konieczność po prostu, czy takie urgency, mówiąc z angielskiego, żeby brać w nich udział natychmiast versus coś, materiały bardziej on demand, znane wam na przykład z platform streamingowych. I oczywiście, tak jak tutaj Maria zauważyła, no one różnią się od siebie, można pokazywać nawet ten sam materiał albo w formie live, albo w formie właśnie on demand. Bardzo istotne jest to, żeby mieć świadomość tego, jakie mamy możliwości. W sytuacji na przykład, kiedy chcemy pokazać, zrealizować małe wydarzenie opierające się na połączeniu kilkunastu elementów, zdecydowanie można takie wydarzenie nagrać i przygotować wcześniej, a następnie później udostępnić również w formie live. Media społecznościowe, czyli główna platforma, na której najczęściej tego typu treści są mimo wszystko udostępniane, pozwalają nam transmitować także na żywo treści przygotowane, nagrane wcześniej, więc ten taki fałszywy live, który często też się w sieci pojawia, nie jest to żadne wykroczenie, więc po prostu warto sobie zadać najpierw takie pytanie, jakie mamy możliwości techniczne i czy te wydarzenie, które chcemy stworzyć, faktycznie lepiej by było dostępne dłużej, że na przykład jest to, dajmy na to, nie wiem, 15 filmów, które chcemy udostępnić. Jeżeli udostępnimy je w ciągu, nie wiem, slotu godziny, dwóch, może to być bardzo problematyczne tak naprawdę, żeby widzowie znaleźli czas. Więc te typy, warto dobrać je do swojej, jakby swoich możliwości czasowych i także warto zastanowić się nad tym, czy to jest takie wydarzenie cykliczne, czyli na przykład spotkanie z krótkim kinem, można je robić w wersji na przykład comiesięcznego live'a, ale na przykład festiwal filmowy, no to lepiej, żeby był jak najbardziej jakby skomasowany w czasie, tak? Jeżeli na przykład teraz doskonale przykład z pierwszej ręki, zakończył się krakowski festiwal filmowy, fascynujący głównie z tego względu, że praktycznie przeniósł swój harmonogram 1:1. Tak samo jak była rozpisana siatka festiwalowa, o godzinie 10 startował seans, można go było jeszcze przez określony czas zobaczyć. Ale oczywiście te typy wydarzeń też bardzo się mieszają, miksują i powstają także różnego rodzaju hybrydy, że część dzieje się, część na żywo, online, część jest prezentowana nie w czasie rzeczywistym, tylko na przykład później i oczywiście można sobie to dowolnie dopasowywać. Ale chciałam dodać do tego, o czym mówiłaś, właśnie te mieszane wydarzenia kontra wydarzenia live. Wydaje mi się tak przynajmniej z obserwacji, że jako użytkownicy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak wydarzenie jest live, to jest jakiś taki element społecznościowy. Chociażby inspirując się tutaj live'ami na Twitchu, gdzie zawsze te czaty są bardzo aktywne. Więc przenosząc to na ten nasz taki grunt kulturalny, festiwalowy, to gdybym miała powiedzieć, czego mnie nauczyła ta pierwsza transmisja live, to live filmu, to były 4 krótkometrażowe filmy, które udostępniliśmy na platformie Vimeo, to tego, że nie stworzyliśmy, znaczy nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, jak to tak naprawdę zadziała, to był w ogóle test testów, ale że nie stworzyliśmy takiej platformy, takiego miejsca do wymiany swoich wrażeń podczas seansu, bo to jest coś, czego w internecie bardzo brakuje, ciężko jest to stworzyć, a przy transmisji live filmu myślę, że warto takie coś gdzieś jednak wdrożyć. Zdecydowanie tak, ten element społecznościowy powraca praktycznie w każdej rozmowie, że publiczność, która nie może współdzielić z sobą przestrzeni fizycznej, sali kinowej, śmiać się razem, bardzo potrzebuje takiej możliwości kontaktu.
Będziemy jeszcze o tym pewnie mówiły później, ale warto jest też myśleć o kreowaniu różnego rodzaju nawet hashtagów czy jakichkolwiek potencjalnych odnośników do szukania materiałów w sieci na temat kreacji tego, co na przykład widzowie chcieliby przekazać w trakcie oglądania, podzielić się emocjami, skomentować, ale właśnie publiczność, tak? To jest ten drugi element, który jest jakby kluczowy. Może zacznij, Maria, teraz tym razem ty, jak tak naprawdę tą publiczność w tym momencie definiujemy? Czy to jest ta sama publiczność, która chodziła na nasze wydarzenia wcześniej? Kim jest publiczność wydarzeń online? Częściowo na pewno tak, bo skądś się wzięła, to znaczy gdzieś tam dotarcie do tych osób, które pamiętają o nas podczas pandemii i są zainteresowane naszymi wydarzeniami tak samo, jak były wcześniej, bo obie tak naprawdę działamy, oba festiwale działają cały rok, mimo tego, że festiwal to tydzień z kawałkiem, to działamy cały rok, co miesiąc tak naprawdę spotykamy się z widzami w kinie, z taką z małą przerwą wakacyjną, ale jednak cały czas dajemy o sobie znać i mamy z nimi stały kontakt. Tak tutaj wiele osób jednak oczekiwało, że coś się będzie działo, że nie znikniemy, więc po części na pewno są to te same osoby, które po prostu mają chęć uczestniczenia w tych wydarzeniach online, ale też idąc online, co było koniecznością, ale też w jakiś sposób, by to nazwać, szansą, po prostu szansą dla nas na dotarcie do wielu grup, które wcześniej nie uczestniczyły w naszych wydarzeniach, przez to, że na przykład nie mogły tak często wychodzić z domu albo po prostu w jakiś sposób nie miały motywacji, żeby wybrać się do kina. Mogą też mieszkać gdzieś daleko, mogą być to osoby z niepełnosprawnościami, czy rodzice takich osób, lub rodzice, którzy mają małe dzieci i nie mają ich z kim zostawić, czy osoby starsze, które jednocześnie też jest takie przekonanie, że osoby starsze mogą sobie nie radzić z internetem, z komputerem, ale to zdecydowanie się zmienia. A problem, który dotyczy też osób starszych, jest taki, że część z nich nie ma takiej swobody w wychodzeniu z domu. Więc takie osoby, które są biegłe w poruszaniu się po świecie internetowym, były po prostu naszymi nowymi widzami. I w ten sposób można było dotrzeć jeszcze do szerszej grupy. Ja bym chciała dodać, że w tym momencie, że dobrze, że wspominasz o takiej waszej podstawowej publiczności, ponieważ teoretycznie online stwarza niesamowity ocean potencjalnej publiczności, ponieważ tak naprawdę nadajemy wydarzenia tak naprawdę w eter, w cały świat. Natomiast warto sobie uświadomić, że w pewnym sensie jest utopią czy iluzją zakładanie, że skoro organizuje wydarzenie w sieci, to na pewno cały świat będzie chciał w nim wziąć udział. Już nie mówię o takich barierach, jak po prostu bariera informacyjna, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć z tym wydarzeniem do tych określonych odbiorców. Po prostu wydarzeń jest naprawdę sporo i też w zasadzie w tym momencie doświadcza odbiorca wręcz swego rodzaju przebodźcowania. Myślę, że tutaj osoby wszystkie uczestniczące w tym naszym webinarium też już pewnie są dosyć mocno przebodźcowane po 3 miesiącach wydarzeniami online i równolegle nie wychodząc z domu, nie ponosząc przesadnie dużych kosztów, można wziąć udział w wydarzeniach kreowanych przez wszystkie festiwale, wszystkie kina, wszystkie koncerty się przeniosły do sieci. Tak naprawdę oferta kulturalna też bardzo mocno się dubluje. Także z zagranicy w zasadzie i ten biedny odbiorca pozostaje w takim po prostu chaosie, że tyle się dzieje, ale tak naprawdę na nic nie ma czasu. Myślę, że im węższy ten nasz target, tym tak naprawdę lepiej dla wydarzenia, tak? Więc tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby skupić się na przykład tropem takich po prostu ściśle zainteresowań danej grupy odbiorców, albo jakimś takim tropem bardziej branżowym. Maria wspomniała o na przykład rodzicach, którzy mają małe dzieci. Warto na przykład pomyśleć o wydarzeniu, które by z jednej strony mogło odciążyć taką mamę od po prostu opieki nad
czy zajmowania uwagi swojego dziecięcia, a z drugiej strony byłoby dla niej również jakąś rozrywką, tak? Czyli na przykład pokaz dostosowany do potrzeb małego i dużego widza. Więc generalnie określenie ścisłe targetu jest jakby bardzo istotne, bo ono też w pewnym sensie będzie determinowało to, jakim językiem do tej publiczności będziemy mówić, w jaki sposób się będziemy komunikować. Jest oczywiste, że jeżeli nasze wydarzenie będzie miało identyfikację wizualną, bardzo odpowiadającą jakimś współczesnym trendom projektowania graficznego, to ono naturalnie bardziej młode osoby na przykład będzie angażowało. Oczywiście, jeżeli będzie na przykład dwujęzyczne albo nawet trzyjęzyczne, także z napisami w języku nie tylko angielskim, polskim, ale także na przykład w języku ukraińskim, otwiera to potencjalnie nowe grupy odbiorców. Podobnie audiodeskrypcja czy lektor języka migowego. Oczywiście, to są potencjalnie wszystko działania, które nasz target mogą poszerzyć, natomiast lepiej małymi krokami, tak jak nasze festiwale zaczęły od kreowania wydarzeń dla naprawdę najmniejszych, najbardziej wiernych odbiorców, bardzo aktywnych w naszych mediach społecznościowych, to są ludzie, których my aktywność w jakimś sensie w świecie już widzimy na ten moment. Więc też, jeżeli myślicie o wydarzeniach, to najlepiej wokół jakichś waszych grup zainteresowań lub potencjalnie wokół na przykład biznesu, który prowadzicie, akcji, którą chcecie wesprzeć, nieważne, czy to strajk, czy to akcja samopomocowa, czy to dziewczyńskie spotkanie polegające na wymianie tutoriali makijażowych, wszystko można tak naprawdę w sieci zorganizować, pod warunkiem, że tak naprawdę wiemy dla kogo. Jeszcze kwestia tej interaktywności i pytania widzów, to jest też, rozmawiałyśmy o tym wcześniej, myślę, że warto o tym wspomnieć, czyli magia feedbacku. Dlaczego jest taka istotna? Właśnie chciałam do tego też nawiązać, ale również do tego, że jak jesteśmy w internecie, to mamy swoich takich, powiedzmy, wiernych odbiorców, tych z naszej publiczności, a także tych, którzy działają aktywnie w internecie, czy mają swoje blogi, fanpage, strony internetowe. Warto jest z takimi, znaczy zawsze warto jest z takimi osobami rozmawiać, nawet jeśli są to wydarzenia, które się dzieją w offline, a te osoby uczestniczą w nich i piszą o nich online, ale tym razem jest to, myślę, szczególnie ważne, żeby pamiętać o takich osobach i rozmawiać z nimi o wspólnych metodach pracy, ponieważ ta społeczność już jest online, jest i u nich, i u nas w tym momencie, więc to jest, wydaje mi się, idealna sytuacja, żeby pójść w to określenie, które może jest teraz bardzo hejtowane, ale influencer marketing, gdzieś osoby, które mają w swojej społeczności online inne osoby, które mogą być naszymi potencjalnymi odbiorcami, to jest dla nas bardzo duża szansa. Dlatego, żeby jeszcze bardziej rozreklamować nasze wydarzenie, ale o promocji to później, więc na razie tylko chciałam tak zapisować. Ale jeszcze właśnie kwestia testowania. Jakby my obydwie w swojej pracy wyznajemy podobną filozofię, że zamiast zastanawiać się nad tym, co nasi odbiorcy myślą o rzeczach, które kreujemy, po prostu się pytamy ich o zdanie, więc dlatego praktycznie w każdym wydarzeniu, które szykujemy, zostawiamy miejsce na feedback. Można to robić w formie prostych jakichś ankiet online. Teraz to jest jeszcze prostsze, to jest akurat wielka, wielka zasługa czasów internetowych, że można badać opinię publiczną dużo łatwiej niż na normalnym wydarzeniu, bo kłopotem jest rozdawanie widzom ankiet w kinie, niechętnie się je wypełnia, jest w tym dużo roboty, natomiast teraz wszelkiego rodzaju ankiety ewaluacyjne, badania, publiczność bardzo to lubi, jest dużo większa stopa zwrotu tego rodzaju ankiet czy badań publiczności, więc też do tego zachęcamy, żeby bardzo często próbować te wydarzenia tak na bieżąco też ewaluować z tygodnia na tydzień, z spotkania na spotkanie, poprawiać to, co się da. Widzowie mają naprawdę świetne spostrzeżenia i im częściej się wsłuchujemy w te głosy, tym lepiej. Dodam jeszcze, że jeżeli zostawiamy taką rubrykę w takiej ankiecie, podziel się opinią, to
warto też tych widzów w jakiś sposób nagradzać, że jeżeli oni się tam opinią dzielą albo sugerują tematy kolejnych spotkań, to żeby im też zawsze jakiś elemencik małej nagrody, czyli wyjściówkę do kina albo jakiś gadżet, jeżeli jesteśmy w stanie jakieś inne materialne umilacze widzom czy uczestnikom zaproponować, to jest na pewno zawsze bardzo nęcące i skłaniające do dzielenia się refleksjami. Więc jeżeli już mamy ten nasz w miarę po prostu wymarzony, zdefiniowany target, który też w jakiś sposób jesteśmy w stanie nazwać i dopasować teraz to, co najważniejsze, czyli content, to warto zastanowić się po prostu nad tą selekcją. I tutaj oczywiście ta strefa audiowizualna to oczywiście bardzo szeroka grupa potencjalnych treści, ale żeby tak w największym skrócie po prostu te treści podzielić, ten content, który my możemy w ramach wydarzeń online operować, to przede wszystkim są to albo treści autorskie, czyli generowane przez nas samych, czyli na przykład my z Marią w tym momencie generujemy webinarium dzięki oczywiście oprogramowaniu i wsparciu promocyjnemu kolegium DaVinci. Natomiast równie dobrze autorskość naszego webinarium, czy naszego wydarzenia w sieci to może być też właśnie jakieś swobodne nagranie, czy wykład, czy jakiś utwór artystyczny, właśnie audiowizualny, czyli po prostu związany z dźwiękiem i obrazem. Co istotne, audiowizualne treści można też promować na podstawie treści zastanych, czyli kontaktując się z twórcami treści, które już istnieją. Z jednej strony mogą być to na przykład prezentacje nagranych wcześniej spektakli teatralnych, bardzo popularna forma. Mogą być to oczywiście wydarzenia streamowane, zaproszone przez nas gości, artystów. Ale mogą być też to oczywiście cyfrowe utwory audiowizualne, czyli po prostu filmy. I tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma rodzajami filmów, które w pewnym sensie prezentujemy. Są to treści, które już w jakiś sposób są dostępne w sieci i ja do tego też gorąco zachęcam, żeby też umieć pewne treści wyszukiwać i konstruować wydarzenia także wokół zbiorów cyfrowych, audiowizualnych, które już w sieci funkcjonują, versus oczywiście filmy, które są w sieci w żaden sposób niedostępne i wymagają od nas swego rodzaju pozyskania zgody twórców, aby na przykład dany film zaprezentować. To jest oczywiście trochę bardziej skomplikowane i wymaga nieco innego podejścia do prezentacji treści i ma dużo bardziej więcej wspólnego z kreacją wydarzeń a la projekcja w kinie. Tak jak się dokładnie domyślacie, żeby każdy film publicznie zaprezentować, trzeba uzyskać zgodę twórcy, nieważne czy jest to rzecz w internecie, poza internetem. To jest taka podstawowa zasada, której zawsze trzeba przestrzegać. Ale nie można się zrażać, ponieważ faktycznie w pewnym sensie otworzyła się dla nas nowa, wspaniała era możliwości prezentowania filmów w sieci. Jakie masz, Maria, pierwsze doświadczenia właśnie z organizowaniem pokazów filmowych w tej materii? To ciągnąc temat praw autorskich, przy tym bym się chciała jeszcze na chwilę zatrzymać, to jak najbardziej oczywiście koniecznie kontaktujemy się z dystrybutorem czy autorem tego filmu, który chcemy pozyskać, może to być w jednej osobie, zależy jak ten film jest dystrybuowany. Mam na razie takie doświadczenia, jako że to jest początek tej, że tak powiem, nowej ery, ale na razie doświadczenia mam bardzo, bardzo pozytywne, ponieważ dystrybutor, z którym kontaktowaliśmy się przy okazji pokazu filmu pełnometrażowego animacji Dziewczyna bez rąk, był już od razu był zaznajomiony z formą, którą proponowaliśmy, czyli pokazu online. Więc na początku faktycznie była taka, to znaczy na samym początku pandemii, wśród twórców, wśród reżyserów i wśród dystrybutorów, była taka, powiedzmy, mała dezorientacja, co teraz robić, jak się w tej sytuacji w ogóle zachować, bo jednak nie wszyscy mieli z tym doświadczenia. Jednak w tym momencie już wielu twórców
i dystrybutorów wie, jak działać i ma to w swoim, że tak powiem, biznesplanie ujęte, żeby te filmy również udostępniać na zasadzie licencji takiej online. Tylko tutaj bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to dopytać, na jakich zasadach możemy tego filmu użyć. Ponieważ na przykład w naszym przypadku było to tak, że musieliśmy też określić dokładnie, ile ten film będzie dostępny, uzyskać zgodę dystrybutora na dostępność tego filmu dłużej niż tylko ten czas projekcji, gdzie w kinie to jest zawsze tak, że jest czas projekcji, projekcja się kończy i ten film już później nie jest dostępny. A tutaj było tak, że projekcja się skończyła, film był jeszcze dostępny przez kolejne kilka godzin dla osób, które zaczęły go później albo chciały go sobie obejrzeć jeszcze późniejszym wieczorem. Oraz kwestia geoblokady, czyli tutaj dystrybutor był polski, miał takie prawa do filmu, które pozwalały na jego publiczne udostępnianie na terenie Polski, więc konieczne było, aby film nie mógł być dostępny do obejrzenia z zagranicy. Ten pokaz był też targetowany na Polskę, a więc my nawet się nie spodziewaliśmy, że ktoś z zagranicy chciałby obejrzeć film, który jest dostępny z polskimi napisami na polskiej platformie kinowej, ale jednak warto jest zadbać o to, żeby wszystkie te zasady zostały utrzymane przez właściciela platformy. Jeśli to jest nasz pokaz na naszej platformie, którą my w jakiś sposób administrujemy, to tak samo trzeba o to zadbać. Tak, to chciałam tutaj, poruszyłaś kwestię geoblokady w kontekście właśnie rozmów z dystrybutorami filmowymi czy przestrzegania praw autorskich. To są tak naprawdę trzy takie najważniejsze poziomy. Po prostu dwa Maria już wymieniłaś, czyli właśnie geoblokady, czyli ograniczenia terytorialne na rzecz możliwości prezentacji danego filmu oraz ograniczenia czasowe, czyli jakieś takie czasoblokady, na jak długo dany film pozyskujemy, czy na jednorazową projekcję, czy na, dajmy na to 72 godziny, ale bardzo często też dystrybutorzy apelują o swego rodzaju ograniczony dostęp, czyli po prostu limitowaną liczbę na przykład wirtualnych wejściówek albo określoną liczbę osób, które mogą maksymalnie w danym czasie oglądać dany film. Przykład, który mi szczerze mówiąc po prostu bardzo zaimponował, jeden z pierwszych festiwali, który przeniósł się do sieci, czyli CPH Docs, założył sobie limit sprzedanych biletów na wybrane wydarzenia online, 500 takich wirtualnych wejściówek na taką potencjalną kwotę z właścicielem praw autorskich, w tym przypadku z producentem, oni byli umówieni, taką wstępną licencję opłacili, natomiast monitorowali sprzedaż i jeżeli widzieli, że wydarzenie jest bardzo bliskie wyprzedania się, natychmiast kontaktowali się z dystrybutorem, mówili, chcielibyśmy dokupić od was prawa na 1000 kolejnych wirtualnych wejściówek i w ten sposób te swoje sale kinowe rozciągali praktycznie w nieskończoność. Faktycznie są gigantycznym festiwalem z masywnym budżetem promocyjnym, więc mogli sobie na takie działania pozwolić. Natomiast warto po prostu te trzy elementy, czyli ograniczenia ilości wejściówek, ograniczenia terytorialne i ograniczenia czasowe zawsze brać pod uwagę, bo to też świadczy o jakimś takim naszym profesjonalizmie w sytuacji, jak dyskutujemy o stawce za potencjalne licencje. Faktycznie się dystrybutorzy bardzo dużą elastycznością wykazują, jeżeli chodzi o filmy sprzed kilku lat, sprzed roku, raczej nie powinno być żadnego problemu. Podobnie jeśli chodzi o treści, które już są dostępne w sieci, na przykład na platformie Vimeo, YouTube, jeżeli są to legalnie udostępnione treści, to można się po prostu z twórcami kontaktować, bardzo często bezpłatnie pozwalają na korzystanie z tego typu treści. W przeciwnym razie no to należy sporządzić albo umowę, albo na podstawie korespondencji mailowej i faktury taką po prostu transakcję zawrzeć, prawa do filmu mieć oraz możliwie dany plik cyfrowy, którego w tym momencie staniemy się właścicielem, zabezpieczyć, tak? Czyli maksymalnie tworząc nasze wydarzenie, starać się mieć z tyłu głowy to, żeby nikt czasem nie był w stanie tego pliku w jakiś sposób pobrać, przetworzyć. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, również ktoś w kinie może kamerą cyfrową obraz rejestrować, wiadomo. Natomiast na tyle, na ile możemy, spróbujmy korzystać z zaufanych platform, zaufanych narzędzi do udostępniania treści. Ja się spotkałam na przykład, to może być przykład dosyć szokujący, ale spotkałam się z wydarzeniem online, które
faktycznie no, organizował ktoś, moim zdaniem, o niskich kompetencjach cyfrowych, ponieważ ta osoba proponowała, że będzie wysyłała link do pliku, do pobrania pliku z filmem dla osób, które się zarejestrują na dane wydarzenie. No proszę sobie wyobrazić, jakby, gdyby, nie wiem, czy twórca jakby miał tego świadomość, może miał, oby. Natomiast był to dla mnie taki rażący przykład, że jeżeli ktoś mi proponuje, że mi wyśle plik filmu, który no, niedawno był jeszcze w kinach na maila za drobną opłatą, no to raczej po prostu wyczuwałam, że to jest niekoniecznie taki typ wydarzenia, z którego byliby zadowoleni twórcy. Tak więc o te prawa dbajmy, ale też podchodźmy do tego z elastycznością taką, że warto też ponegocjować, jeżeli faktycznie chcemy zrobić wydarzenie. Maria wspomniała, że warto, żeby pokaz zaczynał się na przykład o pewnej godzinie, żeby tych widzów jakby zachęcić do mobilizacji, ale żeby mieli też tę możliwość na przykład kilka godzin także po zakończeniu projekcji jeszcze sobie z tego skorzystać. Natomiast oczywiście dobór treści jest istotny, natomiast równie istotny i tutaj bardzo kłopotliwy dla wielu festiwali jest właśnie dobór tego medium, czyli platformy, którą wykorzystujemy do tego naszego streamingu. Jakie masz tutaj, Maria, doświadczenia w tej materii? My zaczęliśmy jako Festiwal Animator, jak już wspomniałam, z platformą Vimeo. To jest platforma, którą też wybiera wielu twórców do prezentacji swoich prac. I jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś o udostępnianiu i kontaktowaniu się z twórcami, których materiały już dostępne są w sieci, to jest to jak najbardziej okej, bo też spotkałam się z takim podejściem, że to i tak jest dostępne za darmo, to w zasadzie po co to programować? W jakiś sposób ma to sens, ponieważ my jesteśmy w tym momencie takimi kuratorami, bo jak się chce poznać, załóżmy, krótką animację, to tych treści jest mnóstwo, a jeśli festiwal, któremu zakładam, że w jakiś sposób ufamy repertuarowi tego festiwalu, udostępni jakiś film, poleci go, to my od razu chętniej w niego klikniemy i bardziej ufamy tej rekomendacji i czujemy, że mamy jakiegoś przewodnika, więc dobrze, jak jesteście takimi przewodnikami dla swoich odbiorców wśród tych treści, w tym gąszczu treści, które mamy przed sobą. A jeśli chodzi o platformy, to tak, pierwszą faktycznie wybraliśmy Vimeo, ponieważ wydawała nam się odpowiednia na to, co planowaliśmy. A planowaliśmy pokaz filmu tak samo jak w kinie, gdzie o 18 równo uruchomiliśmy nasz pokaz, który trwał około godziny i zakończył się chwilę po godzinie 19. Tak samo jak w kinie zawsze mamy krótką zapowiedź przed filmem, tak samo tutaj też nagraliśmy krótką zapowiedź przed filmem, puściliśmy naszą czołówkę festiwalową i potem poleciał film. Więc Vimeo tutaj daje takie możliwości po wykupieniu ich pakietu premium, żeby transmitować na żywo. I medium, przez które że tak powiem, zbieraliśmy naszych widzów, to był Facebook, gdzie utworzyliśmy wydarzenie, a takimi drogami dotarcia był właśnie głównie Facebook, Instagram, nasza strona internetowa i newsletter Estrady Poznańskiej, która jest producentem festiwalu Animator i w ten sposób właśnie informuje o wszystkich wydarzeniach, które dzieją się w danym tygodniu. Naszą kolejną platformą, którą wykorzystaliśmy do tworzenia kolejnego wydarzenia online, właśnie tego pokazu filmu Dziewczyna bez rąk, to już było Moje Ekino, czyli nowa platforma sieci kin studyjnych, która wystartowała wraz z połową, jeśli dobrze pamiętam, drugą połową maja. I tam materiały są właśnie takie typowo studyjne, są to filmy kina niezależnego, więc uznaliśmy, że to dla nas jest też dobra platforma do prezentacji naszych treści, ponieważ też w tych rejonach się poruszamy. I tutaj też nasz pokaz uatrakcyjniliśmy taką krótką zapowiedź od reżysera, który zgodził się nagrać dla nas wstęp i ujawnił trochę informacji o tym, jak ten film powstawał.
To jest też duży plus tych wydarzeń online'owych, bo faktycznie nie mielibyśmy okazji zaprosić reżysera, a tutaj może byśmy też nie pomyśleli o tym, żeby poprosić go o nagranie krótkiej zapowiedzi, bo jednak gdy zapraszamy wszystkich gości, to raczej myślimy o tym, że będą z nami na żywo albo w ogóle, ale gdzieś tutaj stwierdziliśmy, że warto jest się o to zapytać, uatrakcyjnić jakoś ten pokaz i dać widzom inne doświadczenie, mimo tego, że nie są z nami, to żeby w jakiś sposób poczuli, że są z nami i są z reżyserem przed obejrzeniem tego filmu. No więc tak, więc drugą platformą, jaką właśnie wybraliśmy, było moje e-kino i tam działaliśmy. Jak było z wami, bo ja wiem, że tutaj historia jest trochę inna. Tak, my, żeby też wam wszystkim zaprezentować, ile tych opcji tak naprawdę jest, no bo jest ich naprawdę po prostu sporo. My pierwszym takim działaniem online, które podjęliśmy, był klub krótkiego kina, który ja prowadzę od 2 lat w Kinie Pałacowym i to jest wydarzenie, które ma naprawdę target, powiedziałabym, żelazny, ponieważ praktycznie wszystkie wydarzenia są wyprzedane i jakby mam co miesiąc po prostu 120 osób zawsze twardo na sali kinowej, więc też wpadłam w panikę, że jak to bez klubu krótkiego kina kolejne 2 miesiące, czy nawet 3 w pewnym momencie sobie uświadomiłam. Więc ja, nie mając jeszcze za bardzo wtedy żadnych takich narzędzi płatnych, stwierdziłam, że chciałabym jakoś praktycznie bezbudżetowo wówczas, bo nie miałam możliwości sprzedaży biletów, stworzyć wydarzenie w sieci i skorzystałam z bardzo prostej strony internetowej, którą serdecznie polecam, mianowicie Dropmark. Jest to bezpłatne narzędzie do kolekcjonowania różnego typu treści audiowizualnych. Z jednej strony można na tym Dropmarku tworzyć takie kolekcje albumów, różnego rodzaju linków do filmów, które są w sieci. Dropmark w bardzo taki przejrzysty sposób te treści porządkuje. Z drugiej strony można tam także udostępnić nagrania krótkich filmików, więc mogłam swoją autorską zapowiedź do tego zestawu udostępnić tam na miejscu. Przygotowałam też, żeby tych widzów jakoś zmobilizować, zaktywizować, przygotowałam dla nich krótki konkurs, że mogli na ulubiony film zestawu głosować i wygrać bilety na kolejne spotkanie, które jest zaplanowane, jak się kino otworzą, czyli de facto dopiero w tym przypadku po wakacjach cykl wraca do kin. Bardzo ważna sprawa, która tutaj też jakby zaważyła na popularności tych wydarzeń, to oczywiście też powstały wydarzenia facebookowe, które się niewiele różniły od tych wcześniejszych znanych widzom ze świata analogowego, więc te kilkaset osób się tam zgromadziło i co bardzo istotne, tutaj też istotna była dla mnie tematyka, ponieważ w momencie, kiedy wybuchła pandemia, dla mnie bardzo było ważne w natłoku tych wydarzeń, żeby one się czymś wyróżniały albo żeby były takie jak najbardziej na czasie. I tutaj pierwsze wydarzenie, które przygotowałam, było poświęcone zjawisku samoizolacji, więc też takie było bardzo dla widzów, mam wrażenie, na czasie, a drugie było z kolei poświęcone temu, za czym tęsknimy. Więc wykorzystałam de facto filmy będące na Vimeo, które zebrałam w pięknej kolekcji na Dropmarku, a następnie udostępniłam na Facebooku. W wydarzeniu wzięło udział około 130 osób, z czego tak bardziej aktywnie głosując, zostawiając adres e-mail zgodnie z klauzulą RODO, którą umieściłam oczywiście w ankiecie, było w pierwszym wydarzeniu 60, w drugim prawie 80. Więc też mimo takiej naprawdę, powiedziałabym, chałupniczej, nikomu nieznanej formuły po prostu kolekcjonowania pewnych treści już dostępnych, ten Dropmark się sprawdził. Natomiast to był taki, powiedzmy, test w ogóle, czy nasza publiczność się na to w jakikolwiek sposób zgodzi, czy będzie zainteresowana. Drugą akcję, którą przygotowaliśmy, to tak naprawdę nie będę się rozwodziła nad tym case'em, bo to jest temat na osobne webinarium, ale warto też myśleć o po prostu istniejących mediach. Maria wspomniała moje kino, my z kolei skorzystaliśmy z zasobów platformy Ninateka. I też chciałam wszystkim gorąco polecić współpracę z platformą Ninateka, ponieważ również jest ona możliwa w wariancie non-profit. Ninateka nie pobiera żadnych środków za udostępnianie swoich serwerów oraz swoich kanałów promocyjnych do kreacji wydarzeń audiowizualnych. Warto po prostu się z nią skontaktować z osobami. Oczywiście w zależności też od profilu danych wydarzeń, muszą być one niekomercyjne, etc. Ale ogólnie raczej z zasady są to treści udostępniane bezpłatnie. I tutaj otworzyły się dla naszej inicjatywy nowe możliwości, ponieważ udostępniliśmy w formie konkursu filmowego 7 filmów na portalu ninateka.pl przez okres
sześciu dni w drugiej połowie maja w formie Short Waves Online. I tutaj wydarzenie było pozbawione jakichkolwiek geoblokad, miało formę konkursową, więc widzowie głosowali, twórca otrzymywał nagrodę finansową w wysokości 2000 zł i udało nam się dotrzeć do zawrotnej liczby widzów sięgającej prawie 7000 unikalnych odsłon danych tytułów. Przepraszam, nawet nie odsłon, wyświetleń filmu powyżej 70% danego tytułu. Bardzo istotne, że wiele osób oczywiście jest ciekawe danego wydarzenia, klika, sprawdza, ale rezygnuje. Takich mieliśmy prawie wyświetleń dwa razy tyle, natomiast też nikt nie do końca nie ogląda filmu do końca, bo też są napisy, więc warto mieć taki właśnie miernik tego oglądania, że to jest te magiczne 3/4. Więc platformy już istniejące są godne zainteresowania, warto z nich korzystać, bo one też mają swoje kanały promocyjne, więc od razu zyskujemy w pakiecie publiczność danego medium. Spotkałam się jeszcze tak bardziej w formie ciekawostki, nie jest to wydarzenie, które organizowałam ja bądź Maria, ale też w takiej formie, że istnieje medium, na przykład kanał na YouTubie, który po prostu sobie funkcjonuje jako kanał publikujący filmiki, który na czas pandemii zamienia się w taką formę bardziej wydarzeniową, że dzieją się tam po prostu treści zaplanowane na określony czas, łączące elementy live'u. Na platformie YouTube odbywa się właśnie też festiwal filmowy We Are One, charytatywny festiwal prezentujący filmy, więc wszelkie możliwe strony, na których da się jakiekolwiek treści Vimeo udostępnić, osadzić, jak najbardziej polecamy. O platformach, no wszelkiego rodzaju oprogramowania jest naprawdę mnóstwo, też komercyjnego oprogramowania, którego można używać. Wiele platform oferuje wersje próbne, więc myślę, że warto sobie po prostu poklikać, poszukać czegoś odpowiedniego do naszych potrzeb. Jest też oczywiście pokusa, aby stworzyć, to jest wersja już taka, powiedziałabym, naprawdę premium, żeby też swoją platformę stworzyć, dedykowaną naszym potrzebom. Być może jest to trochę abstrakcyjne, ale tak naprawdę wiem, że wiele festiwali, też w tym mój, jednoczy się z innymi festiwalami i próbujemy z jakby web developerami czy front i back enderami po prostu tworzyć interfejs, który będzie zbliżony do tego, czego my najbardziej potrzebujemy. Ale to oczywiście wymaga większych inwestycji finansowych. Ostatnia jeszcze taka uwaga, media społecznościowe też bardzo sprzyjają wszelkiego typu narzędziom do realizacji wydarzeń online. I Facebook, i Instagram, i właśnie YouTube są idealnie do tego sprofilowane, więc na początek myślę, że warto też po prostu korzystać z takich narzędzi i próbować robić transmisje na Instagramie, rozmowy na Facebooku. Warto próbować też po prostu nawet od takich zupełnie basicowych rzeczy. To tyle w kwestii platform. Może teraz, bo już jesteśmy prawie 45 minut, się zagadałyśmy, więc przejdźmy do promocji i komunikacji. Przypominamy tylko, że jeżeli na bieżąco macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to warto na czacie je zadać. To tak, startując z promocją i jeszcze lekko nawiązując do tych platform, to ja się jak najbardziej zgodzę, że to jest niesamowita szansa, że zewnętrzne platformy mają tą możliwość promocji też naszych wydarzeń, ponieważ logicznie im zależy na tym też, żeby nasze wydarzenia u nich dobrze sobie radziły, więc mamy tutaj ten wspólny cel. Jeśli chodzi o własne platformy, to faktycznie jest to duże wyzwanie, ale jednak daje nam taką pełną kontrolę nad tym, jak to wszystko wygląda i w jaki sposób możemy działać. No a teraz jeśli chodzi o promocję, to gdzie jesteśmy online, to wiemy, że tam też dużo lubimy sami tworzyć jako użytkownicy, a nie tylko odbierać.
Więc na takim pierwszym, mi się wydaje, najprostszym etapem do promocji swoich wydarzeń i też angażowania swojej publiczności jest to, żeby w jakiś sposób się z nimi, tak jak wcześniej mówiłam, skontaktować. Może być to właśnie jakaś grupa na Facebooku. Można też pójść trochę o krok dalej i zaproponować swojej publiczności jakieś wyzwanie. I tutaj nawiążę do naszego Home Animator Challenge, które polegało na stworzeniu poklatkowej animacji przy użyciu prostej aplikacji na smartfona Stop Motion Studio. Dostaliśmy takich animacji od naszych widzów prawie 50 w ciągu niemal miesiąca, gdy organizowaliśmy to wyzwanie. I w jakiś sposób to też promowało, że tak powiem, nas jako festiwal, to znaczy te osoby, które publikowały w swoich mediach społecznościowych, nas oznaczały, więc byliśmy w tych ich relacjach obecni, a jednocześnie też tworzyło taką właśnie atmosferę współpracy i wspólnej zabawy, więc warto też myśleć o tej promocji różnokanałowo. My wykorzystaliśmy do promocji naszych wydarzeń głównie media społecznościowe, które wcześniej wykorzystywaliśmy, czyli Facebooka oraz Instagrama, tak jak już wcześniej wspomniałam. Też rozmawialiśmy z mediami i informowaliśmy media o naszych bieżących działaniach, ponieważ teraz jest dosyć duże zainteresowanie działaniami festiwali online, ponieważ też tak naprawdę tylko to się dzieje z wydarzeń kulturalnych, więc nie chcę, żeby to zabrzmiało oczywiście jakoś brutalnie, ale jednak jest to jakaś nowość, która ludzi ciekawi. Tak też, powiedzmy, można pozyskać nową publiczność, po prostu zaciekawiając sobą lokalne czy ogólnopolskie media, tworząc jakieś nowe formy audiowizualne i zapraszając do nich publiczność, więc na pewno warto z tego korzystać. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać do tych form promocji? Ja bym przede wszystkim, no, ja powiem szczerze, że praca nasza PR-owa była dużo prostsza i wydaje mi się, że ogólnie to jest też, te czasy digitalne mają to w sobie piękno, że promocja głównie właśnie realizuje się w sieci, bo ci odbiorcy tam po prostu są i mamy pewność, że tak jak wieszamy plakat w kinie, żeby zobaczyli go ludzie chodzący do kina, tutaj głównie się skupiamy właśnie na sieci. Maria wspomniała o interaktywności. Ja bardzo wszystkim zawsze, zwłaszcza osobom, które ze mną pracują w dziale PR, nieustająco powtarzam, że strasznie ważne jest to, żeby mimo tego online'u i pewnego jakby dystansu, który się wytwarza między nadawcą, kreatorem wydarzenia a odbiorcą, żeby jednak ten dystans spróbować jak najbardziej skracać. Interaktywność to jest właśnie jedna strona medalu, drugą stroną jest na pewno po prostu pokazywanie twarzy organizatorów wydarzenia. To jest dla wielu osób bariera nie do przejścia, natomiast jak wszyscy doskonale wiecie, to jest to też podparte absolutnie badaniami na szeroką skalę, jakie treści najbardziej przykuwają uwagę, treści zawierające po prostu wizerunek człowieka, najlepiej mówiącego do kamery, patrzącego w obiektyw, uśmiechającego się, więc wszelkie materiały promocyjne, na które zaprasza po prostu osoba w formie nagrania wideo, w formie zdjęcia, one mają ten taki po prostu zawsze niesamowicie magnetyczny po prostu rys i w naszej komunikacji one bardzo się sprawdziły. Ważne jest też po prostu dopasowywanie tego komunikatu promocyjnego do tej estetyki obowiązującej w internecie. Przykład, który mogę podać, to jest po prostu na przykład zwiastun wydarzenia, które przygotowaliśmy, które nawiązywało do estetyki wideokonferencji na Zoomie, czyli filmiki pojawiały się w takich okienkach zoomowskich. Widzom się to bardzo spodobało, to jest już dla nas oswojone medium. Oczywiście wciąż jeszcze trochę nowe, ale jednak ta estetyka jest jakimś takim nowym polem do eksploracji. Wcześniej nasze materiały promocyjne musiały być z natury rzeczy statyczne, ponieważ plakaty, wiadomo, wydrukujemy i tyle. Materiały w sieci mogą być ruchome, mogą mieć elementy animacji i generalnie pozwala nam to na dużo większą swobodę po prostu kreacji, więc po prostu myślę, że warto z tym nie tylko kopiować nasze po prostu wcześniejsze jakby działania promocyjne, ale i tak oczywiście trzeba i nie można zapominać o mediach, o takiej klasycznej kampanii PR-owej, natomiast ten internet otwiera nowe możliwości.
również przychylam się do tego, że warto influencerów angażować, jak również nie tylko prawdziwych influencerów z krwi i kości, ale także wspólnoty wirtualne naszych fanów, naszych liderów wśród fanów w mediach społecznościowych, którzy czasami odbierają swoje odznaki. To są tacy najbardziej wierni odbiorcy i warto ich też prosić, mobilizować, czy w formie konkursu, czy w formie po prostu bezpośredniego zwrócenia się do swojej takiej grupy fanów, udostępniajcie wydarzenie, szerujcie, zapraszajcie znajomych. To sobie wydaje oczywiste, ale nie jest do końca, że warto gdzieś tam takie rzeczy czynić. Przy okazji jeszcze warto wspomnieć o tym, że właśnie im więcej osób dane wydarzenie tworzy, tym lepiej, bo można więcej takich materiałów zawierających człowieka zapraszającego na wydarzenie konstruować. Mamy możliwości właśnie zapraszania twórców z całego świata do wysyłania wideo zapowiedzi. Naprawdę opcji jest bardzo sporo. A jak z ewaluacją? No właśnie, to jest, tak podsumowując, ten segment promocyjny, to też jest takie super, że jak jednak robimy te materiały do offline'u, to musimy je znacznie wcześniej przygotować, a w online możemy na bieżąco reagować. Jest to kwestia po prostu kilku dni, żeby przygotować jakąś grafikę i sprawdzić ją pod kątem merytorycznym i puścić, więc to daje nam znacznie większą spontaniczność i jednak jeśli wiemy, że ten offline przez długi czas był po prostu nie do osiągnięcia, bo ludzie nie mogli wychodzić z domów, no to działaliśmy jak najwięcej online i mogliśmy na bieżąco reagować. A jeśli chodzi o ewaluację, to przede wszystkim warto wspomnieć, jeszcze nawiązując do platform, na których działamy, że daje nam to bardzo, bardzo dużo informacji o naszych użytkownikach. Nie tylko te ankiety, które oczywiście są bardzo ważne i są takim najbardziej takim szerokim feedbackiem, jaki dostajemy od naszych widzów. Tutaj też mogę się podzielić doświadczeniem, że pierwszy nasz pokaz online na Vimeo to były 4 krótkie filmy. Oglądało go, znaczy osób pewnie więcej, ale oglądało go 130 urządzeń i dostaliśmy aż ponad 80, coś między 80 a 90 odpowiedzi w ankietach, więc to był naprawdę dla nas szokująco dobry wynik. Bardzo się z tego ucieszyliśmy. Ale też ewaluacje można przeprowadzać tych wydarzeń online poprzez pozyskiwanie informacji o użytkownikach, które już jakby są dzięki temu, że dane platformy są podłączone pod różne narzędzia, takie jak na przykład Google Analytics, który mówi nam dokładnie, z jakich urządzeń korzystają użytkownicy, jak trafili na naszą stronę, ile tam czasu spędzili. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji, więc jeśli mamy takie narzędzia, to możemy na nich działać. Też faktycznie warto jest skontaktować się z tymi osobami, jeśli mamy taką możliwość, mailowo i ewentualnie w jakiś sposób pogłębiać ten wywiad z użytkownikami, ten feedback. I też warto pamiętać, ile potrzebujemy tak naprawdę odpowiedzi, bo dużo osób lubi pisać opinie w internecie i warto jest to wykorzystać, tylko pamiętajmy, jaka to jest skala też, bo tak naprawdę jeśli mamy kilka odpowiedzi na 100 uczestników danego wydarzenia, no to ciężko jest z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Może oczywiście warto zwrócić uwagę, bo to jest realny feedback, który dostajemy i on jest bardzo cenny i zawsze warto z tego korzystać, zawsze warto też mówić ludziom, dlaczego prosimy o to zdanie w ogóle, dlaczego zajmujemy im to 5-10 minut ich cennego czasu. I potem jak już wprowadzamy te zmiany, to też pisać o tym, że zostały one wprowadzone w jakiś sposób po otrzymaniu tego feedbacku, że w jakiś sposób o to prosiliście. I reagować i faktycznie brać to pod uwagę, bo tak jak znamy już swoją publiczność offline'ową, to tą online'ową cały czas poznajemy. I jeszcze jak się zastanawiamy nad jakimiś rozwiązaniami, o których wcześniej mówiłyśmy, jaką platformę wybrać, gdzie się pojawić, na jaki czas, jaki repertuar dobrać, to właśnie cofnijmy się, spojrzyjmy sobie na wyniki tych ewaluacji poprzednich wydarzeń i pomyślmy, jak możemy to wykorzystać w naszej dalszej komunikacji. Absolutnie się zgadzam. Dodałabym jeszcze może tylko jedną rzecz, która w kontekście ewaluacji mnie samą zawsze zaskakuje, ponieważ oczywiście pytamy widzów o ich wrażenia, opinie, to można by polepszyć, ale też warto jest w pewnym sensie
spróbować sprawdzić też swoją skuteczność komunikacyjną w taki sposób, żeby na przykład, tutaj podam akurat przykład z festiwalu Shortwaves, tak? Festiwal co roku ma na przykład fokus na dany kraj, albo ma też hasło przewodnie. I ja bardzo lubię w ankietach ewaluacyjnych, które widzowie nawet dosyć chętnie wypełniają, bo też mogą zawsze jakieś festiwalowe gadżety wygrać. Ja się zawsze pytam widzów, na jaki kraj na przykład był fokus w danym roku. I nawet jeżeli to jest widz, który był na 4-5 pokazach, bardzo często, jeżeli moja kampania promocyjna, którą przeprowadziłam, była nieczytelna, skomplikowana, za dużo komunikatów przekazywałam, to widzowie mieli problem, żeby odpowiedzieć na podstawowe pytania, nawet nie wiem, jakie było hasło przewodnie edycji, albo myślę, że to jest bardzo taka lekcja, nie dlatego, żeby w jakiś sposób, że ach, nasz odbiorca nie doczytał, że to jest jego wina. Nie, to jest absolutnie w zupełności nasza wina, że my nie byliśmy w stanie sformułować komunikatu, który zapadł w pamięć, czy się na tyle wyróżniał, żeby odbiorcy też mieli taką jakby podstawową wiedzę. W przypadku wydarzeń online, jeżeli one są takie bardziej punktowe, no to myślę, że tutaj nie ma co za bardzo tych widzów katować jakąś nie wiadomo jaką liczbą pytań, ale też jeżeli jest na przykład zapowiedź do filmu i kurator sekcji opowiada o filmie, to na koniec na przykład zadać takie małe pytanko dotyczące na przykład treści tej pogadanki, bo to jest też dowód na to, czy widz po prostu słuchał uważnie, czy też nasz prelegent był osobą, która w ciekawy sposób opowiada na dany temat, więc też się można w taki sposób bardziej pośredni po prostu przyjrzeć efektom czy założeniom swojej własnej pracy. Ja robię najczęściej tak właśnie jak Maria, czyli po prostu spisuję sobie swoje założenia, spisuję sobie też swoje po prostu plany, jaki ma być mój target, do kogo chcę dotrzeć, zakładam po prostu też w ogóle, ile osób weźmie udział w każdym wydarzeniu, robię później ewaluację i na podstawie właśnie tych danych ankietowych sobie sprawdzam, czy moje założenia były słuszne. Co więcej, jestem wtedy też w stanie sprawdzić swoją jakby wyporność promocyjną, ponieważ też starannie śledzimy liczbę wzmianek w internecie na temat wydarzenia, wyświetlenia na Facebooku, łączne wyświetlenia, na przykład czas trwania wyświetlenia zwiastunu serii, tak? Wszystkie takie informacje można w jakiś sposób kalibrować i oczywiście przy pomocy już bardziej specjalistycznych narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych czy ruchu na stronach internetowych taką analizę wydarzenia przeprowadzić. Natomiast chciałabym też, bo tak już powoli tą ewaluację zakończamy, chciałabyśmy, myślę, na pewno jeszcze się podzielić takimi bardziej może ogólnymi refleksjami dotyczącymi też po prostu tego, jakie mogą być pułapki, takie szanse i zagrożenia tej rzeczywistości online. Ja bym chciała trochę paradoksalnie, ale zacząć od pułapek, ponieważ myślę, że taki kwadrans właśnie na szanse, zagrożenia i refleksje na przyszłość, bo na razie nie widzę żadnych pytań w naszym chatboxie, więc zanim się one może jeszcze pojawią, to pozwólcie, że trochę sobie to też w formie takiego podsumowania zbierzemy. Jeśli chodzi o pułapki, no to przede wszystkim największą pułapką i największym problemem tak naprawdę też, i są to moje obserwacje i jako praktyczki, ale też jako odbiorczyni wydarzeń audiowizualnych w sieci, zawsze jest niestety po prostu pewna baza techniczna i kwestie po prostu problemy techniczne, które te wszystkie wydarzenia generują, ponieważ jest to absolutnie nowa strefa naszej aktywności i nie mamy jeszcze często doświadczenia, więc też gorąco zachęcam do testowania i swojego połączenia internetowego, można to bardzo prosto zrobić, i testowania wcześniej zawsze dźwięku, jakości obrazu, możliwości przepustowości. Jeżeli robimy transmisję live, to trzeba koniecznie sprawdzić też, czy jeżeli planujemy na żywo w jakiś sposób miksować obraz, podpisy pod osobami, które się wypowiadają. To są detale, ale właśnie w tych detalach tkwi po prostu zawsze ten diabeł. Więc naprawdę kwestie techniczne to jest jakby, to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest też kwestia pewnej wyporności tych platform, o których my mówimy. Mówiłyśmy wcześniej o tym, że warto mieć swoją własną platformę. Byłam świadkiem sytuacji, w której w noc otwarcia festiwalu filmowego Kurzfilmtage Oberhausen organizatorów na tyle przerosło zainteresowanie wydarzeniem, iż
nie podejrzewali, że 2,5 tysiąca osób będzie w tym samym czasie próbowało zalogować się do jednej sali kinowej, gdzie mieli przewidzianych miejsc 250 i serwery padły do tego stopnia, że nawet informatyk czy osoba odpowiedzialna za to wydarzenie nie był w stanie się zalogować do własnego serwera, ponieważ było tyle zapytań do serwera. Więc naprawdę uczulamy, aby testować, realistycznie targetować i po prostu unikać takich sytuacji. Festiwal bardzo długo dochodził do siebie po tej traumie nocy otwarcia. Na 3 godziny zniknęli z internetu, powrócili oczywiście silniejsi, ale uczmy się na błędach innych. Masz jeszcze, Maria, jakieś pułapki w głowie? Czy ja myślę o takiej bardziej, może nie pułapce, ale takiej refleksji, którą mam, która dotyczy właśnie też twórców na festiwalach oraz tego, jak, w jaki sposób integrować to środowisko, które na festiwalach zawsze się tak integruje. Jako że w zasadzie w ostatniej chwili, w jakiej mogłam, w lutym uczestniczyłam w dwóch bardzo dużych festiwalach filmowych, jeden w Clermont-Ferrand, na którym zresztą byłyśmy razem, a drugi w Berlinie. I to, czego mi bardzo, ale to bardzo brakuje na festiwalach filmowych, które dzieją się online, to tego elementu networkingu. I wydaje mi się, że nie jest on do osiągnięcia w takiej formie, w jakiej jest offline. No naturalnie jest to bardzo, bardzo trudne, ale żeby w jakiś sposób też, czy to tworzymy jakieś wydarzenie, bo mówię oczywiście z perspektywy osoby, która organizuje festiwal, ale powiedzmy, że przekłada się to na każde wydarzenie, gdzie ten element networkingowy jest istotny, żeby w jakiś sposób zapewnić tym ludziom możliwość porozmawiania ze sobą, czy przez jakieś takie krótkie sesje, Q&A, czy przez jakieś możliwość spotkań w zoomowych pokojach, jak to na przykład zrobił Krakowski Festiwal Filmowy. Oraz to, o czym jeszcze myślę w kontekście takich pułapek, czy myślenia o publiczności, to jak dotrzeć do tych osób, których online nigdy, znaczy może nie, nigdy nie będzie, ale na razie nie są online. Jak ich do tego przekonać, żeby byli z nami online, a zawsze byli z nami offline? To jest coś, na co nie mam odpowiedzi. Bardziej rzucam to pytanie do takiej refleksji. Może też masz jakieś przemyślenia na ten temat. Ale na pewno jest jakaś taka część, do której nie docieramy i nie wiemy, dlaczego nie docieramy, ponieważ też oni nie wypełnią naszej ankiety, ani nie wejdą na naszą stronę, nie napiszą nam nic na Facebooku, ani na Instagramie, więc jest to jakaś zagwozdka do rozwiązania, jeśli ten element online'owy będzie się musiał utrzymać jeszcze dłużej, mimo że odmrażamy kina, to jednak tam nie ma aż tylu miejsc. Więc cały czas, tak jakby cały czas każdy festiwal też myśli o tym, jak być online, bo wydaje się to być nieuniknione. Bardzo słuszna uwaga z tą publicznością, czy potencjalnym odbiorcą, który gdzieś tam na trasie z offline'u do online'u się gubi. Oczywiście nic na siłę, jeżeli ktoś świadomie jakby mówi, po prostu przeanalizujmy, z jakiego powodu taki widz odpada. Jeżeli to jest jakby jego świadoma decyzja i ktoś po prostu nie jest zainteresowany, to jak najbardziej jakby rozumiemy, natomiast jeżeli to jest kwestia na przykład wykluczenia cyfrowego, czy braku możliwości posiadania dostępu do wydarzenia w sieci, to tutaj myślę, że właśnie do pomocy wyrusza po prostu cała armia różnego typu hybrydowych wydarzeń. Coraz bardziej popularne się stają wspólne sesje oglądania, tak, że też się zaprasza się osoby, które same nie mają, bo już trochę dalej dystans społeczny obowiązuje, ale można też w pewnym sensie już coraz bardziej organizować też wydarzenia, które będą się odbywały na mniejszą skalę, w małych wspólnotach, w małych przestrzeniach, ale połączone na przykład tym, że jest wideo nagrana zapowiedź, która będzie wyświetlana w kilku miejscach na raz. Być może taka forma zachęci jakichś widzów później do tego, aby wydarzenie, że skoro mogłem posłuchać wypowiedzi kuratora na ekranie, na wydarzeniu w rzeczywistości, na które przyszedłem, to może też będę bardziej chętny, żeby w przyszłości też oglądać zapowiedzi kuratorów w internecie, tak? Takimi małymi krokami. Natomiast oczywiście bez jakiegoś systemowego wsparcia, czy też takiej międzypokoleniowej solidarności, może to jest też pomysł na jakąś akcję, może nasze słuchacze i słuchaczki teraz tego webinarium wpadną na jakiś pomysł, jak zrobić jakieś wydarzenia międzypokoleniowe, które byłoby skierowane
i do widza młodego, i do wnuczka, i do babci, tak? I żeby się tą wiedzą, technologią, w jaki sposób ludzie wymieniali. Ja z kolei też spotkałam się z, o tym też nie za bardzo rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy raczej o wydarzeniach bezpłatnych, natomiast też takim zagrożeniem czy pułapką online'u jest często to, że to nie jest żart, to jest jak najbardziej prawdziwa sytuacja, kwestia płatności online, ponieważ mnóstwo ludzi wciąż jest bardzo mocno przywiązanych do gotówki i nie są w stanie brać udziału w wydarzeniach online, które wymagają zakupu biletu wydarzenia poprzez płatności online, ponieważ to widzowie kin, którzy kupują bilety w kasie, osoby, które nie mają konta internetowego, tylko korzystają stacjonarnie, więc też warto o tym pomyśleć w kontekście włączania innych publiczności, aby jeżeli nawet robić wydarzenie online, aby też przemyśleć na przykład stacjonarną sprzedaż. Wiem, że to brzmi bardzo kosmicznie, ale faktycznie stacjonarna sprzedaż kodów dostępu, wiem, że jeden festiwal znany mi z Niemiec taką formułę wprowadził. My w Polsce też jesteśmy, tylko czekaj, tylko chciałam wejść w to słowo, ale jesteśmy w Polsce tak naprawdę fenomenem, ponieważ u nas płatności bezgotówkowe są naprawdę na wysokim poziomie i tak jak wspomniałaś o tym właśnie aspekcie naszego zachodniego sąsiada, to jest to, znaczy dla mnie to było bardzo zaskakujące, jak się dowiedziałam, że faktycznie jest tak, że w wielu miejscach na przykład gdzieś, załóżmy w Berlinie, nie zapłacisz kartą. I podobnie jest w też innych krajach zachodnich, że faktycznie jest wiele miejsc, gdzie te płatności jeszcze nie do końca są dostępne, więc ludzie są bardzo przywiązani do gotówki. I to ciekawa w ogóle sytuacja z tym. Ale też oczywiście drążąc temat płatności, warto też je dywersyfikować. Nawet jeżeli już mamy te płatności online do naszego wydarzenia, to warto myśleć nie tylko o tym, że na przykład mamy, nie wiem, funkcję PayPal, tak, płatność za pośrednictwem PayPala, bo nawet jeżeli jest to metoda online, to wcale nie jest powiedziane, że osoby, nasi odbiorcy będą mieli konto na PayPalu. Form płatności różnego typu i za pośrednictwem karty kredytowej, czy za pośrednictwem portali a la PayU, czy przelewy 24.pl, czy nawet system mikropłatności Blik, jest tego bardzo dużo, one oczywiście mają swojego rodzaju zawsze prowizje, te portale, ale warto dywersyfikować, ponieważ to też potencjalnie może nam jakichś odbiorców zniechęcić, tak? Jeżeli na przykład będziemy tylko korzystali z, nie wiem, płatności kartą kredytową, a nasi widzowie na przykład takowej nie posiadają. Więc to są też takie bardzo ważne detale techniczne, o których warto pamiętać, jeżeli wydarzenie chcemy biletować, ponieważ właśnie widzów może to zniechęcić. Ale idąc trochę bardziej tonem optymistycznym, no to przejdźmy pokrótce do szans, bo to jest chyba taka najbardziej ponętna perspektywa. Dokładnie. No to pierwsza szansa, o której już trochę wspomniałam, ale chciałabym rozwinąć ten temat i żebyśmy go jeszcze trochę poruszyły, to przed jak dużą liczbą publiczności możemy się teraz otworzyć, czyli dostępność tych wydarzeń daje nam zdecydowanie większe możliwości. Jeśli mamy możliwość tworzenia wydarzeń, które są w ogóle skierowane na cały świat, to już jest w ogóle szalona możliwość, daje nam naprawdę dużo. Więc przede wszystkim publiczność, poszerzanie publiczności i to, że jak już teraz mieliśmy taką mobilizację związaną, no niestety z dosyć przykrą sprawą pandemią, ale jednak bardzo, bardzo się rozwinęliśmy w tych naszych cyfrowych umiejętnościach i tak jak na przykład w zespole, w którym pracuję, my byliśmy już na jakimś etapie takich cyfrowych umiejętności i znaliśmy się na wielu sprawach, tak potrzebowaliśmy takiego przyzwyczajenia się do na przykład nagrywania zapowiedzi na Zoomie. To wszystko było dla nas jakimś takim dużym, dużym wyzwaniem, ale też odkrywaniem siebie, więc myśląc o zespołach, na pewno będziemy myśleć teraz bardziej o tych umiejętnościach cyfrowych, od których w żaden sposób już nie możemy uciec i warto, myślę, brać to pod uwagę, żeby ten online z nami w jakiś sposób został i pożenić go w jakiś sposób z tym offline'em, w którym działamy już od kilkunastu lat, przynajmniej w naszym przypadku.
Absolutnie się z Tobą zgadzam, że to tylko mam wrażenie, tutaj może nic odkrywczego nie powiem, no ale wszyscy się zgodzimy, że to po prostu przyspieszyło coś, co pewnie i tak by nas w przyszłości czekało. Ja bym chciała dorzucić od siebie szansę, czy taką możliwość, która jest dla mnie absolutnie wspaniała, czyli po prostu ograniczenie śladu węglowego wydarzeń, które produkujemy. Ponieważ treści, które udostępniamy w internecie, to jest nieporównywalnie mniejszy ślad węglowy. Widzowie uczestniczą w wydarzeniach, nie muszą wychodzić z domu, dojeżdżać na wydarzenie, latać samolotami, by być na jakimś festiwalu, mogą to robić bez wychodzenia z domu. Co więcej, unikamy druków, plakatów, pocztówek, ulotek i całej tej po prostu otoczki, która również generuje po prostu straty ekologiczne, więc to jest naprawdę bardzo istotny aspekt, który teraz no, w naszej branży filmowej, która jest bardzo mocno międzynarodowa, sprzyja takiemu lifestyle'owi podróżowania na wiele, wiele zagranicznych festiwali. My z Marią same na po prostu kilkanaście festiwali rocznie tęsknimy za tym, ale no, też otwierają się przed nami szanse, że ja też mogę w pewnym sensie uczestniczyć w wydarzeniach na przykład branżowych za oceanem, tak? Zazwyczaj unikałam takich transatlantyckich po prostu eventów z wielu względów, natomiast teraz po prostu brałam udział w wydarzeniach branżowych, festiwali, które się odbywały w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czy nawet w Brazylii. Co istotne, tutaj zawsze trzeba pamiętać o różnicy czasowej, która no niestety może nam trochę dać popalić, jeżeli się wydarzenie odbywa o jakiejś po prostu nieludzkiej porze, ale tak, na pewno jest to no, spora szansa. Do tej puli po prostu benefitów myślę, że na pewno też warto dołożyć taką większą swobodę pracy z kontentem, ponieważ jednak, znaczy to są i szanse trochę i zagrożenia, ponieważ oczywiście też nie każdy film, nie każda treść się nadaje do publikacji w internecie. Nie mówiłyśmy o tym przy okazji mówienia o kontencie, ale warto to sobie też zawsze przeanalizować, czy dany film, czy dany utwór, czy to jest coś, co na pewno dobrze wybrzmi w sieci. Mając na myśli sieć, tutaj bardziej chciałam powiedzieć może o odbiorcy, który w inny sposób niż my możemy sobie to wyobrażać, ten film obejrzy. Mam tutaj na myśli, mówiąc już zupełnie zasadnie, po prostu mały ekran, tak, że jednak część filmów była tworzona z myślą o dużym ekranie kinowym. Pytanie, czy jeżeli na laptopie, czy nawet na smartfonie, a teraz też bardzo dużo osób ze smartfonów w ten sposób korzysta, nawet czterogodzinne eksperymentalne filmy niektórzy oglądają na smartfonach, więc też staramy się dopasować do tych czasów online'u na tyle te treści, żeby one były atrakcyjne na każdego rodzaju ekranie, żeby nie wymagały jakichś przesadnie skomplikowanych urządzeń do odtwarzania dźwięku, żeby były przy zwykłym zestawie słuchawkowym, czy przy zwykłych, najbardziej basicowych głośnikach, żeby dało się z tego korzystać, ponieważ wiadomo, im prościej, tym lepiej. Ktoś tutaj David komentuje, Lynch że na pewno. David Lynch grzmi, natomiast też proszę uważać, jak się bada poziom uczestnictwa, czy sposób uczestnictwa w wydarzeniach online, ponieważ często z naszych badań wynika, że na przykład 40% korzystało ze smartfona, natomiast nie mamy świadomości, że ten smartfon jest podpięty do telewizora i transmituje po prostu obraz dalej, tak? To jest tylko urządzenie źródłowe, więc też proszę o uważność przy tego typu analizach. Czy coś jeszcze byś chciała, Mario? Mogę tylko dodać, że faktycznie warto też myśleć o tych smartfonach, bo jeśli dobrze widzę, to my też mamy parę osób, które nas w ten sposób ogląda, więc no właśnie. Jeśli dobrze odczytuję, bo z tym programem akurat nie miałam wcześniej styczności. Tak czy siak, dajmy też każdemu wolność oglądania jak chce, mimo że na pewno Davidowi Lynchowi i z tego co pamiętam też z Martinowi Scorsese by się to nie spodobało. Nie pamiętam już, który z nich też o tym, znaczy kto jeszcze o tym opowiadał, ale faktycznie no czasem nasi użytkownicy, nasi widzowie po prostu nie postępują w ten sposób, w jaki byśmy chcieli. Ja pamiętam na przykład bycie też offline na festiwalach i reakcje śmiechu na filmach, podczas których bym się raczej nie śmiała, ale no publiczność tak reaguje i co zrobimy? Myślę, że warto faktycznie tutaj myśleć o tym, w jaki sposób ten materiał będzie odtwarzany, ale jeśli ktoś nam się z tego schematu wyłamuje, to
też możemy z tym jakoś działać i wykorzystać to na naszą... Tak, i tutaj może jeszcze, ale a propos wyłamywania, no to tutaj z kolei chciałabym przestrzec, ponieważ też pojawiają się nowe też elementy, no nie chciałabym tego nazwać jakąś cyberprzemocą, bo to jest określenie, które się jednak ma trochę inne konotacje, ale też zdarzają się sytuacje, których naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli organizujemy wydarzenia w formie wideokonferencji, Zoomów, które mają też taki właśnie potencjał networkingowo-branżowo-sieciujący. Dwukrotnie zdarzyło mi się, że uczestniczyłam w wydarzeniu, do którego nie było żadnego rodzaju rejestracji, nie było konieczności podania maila, po prostu w otwartym wydarzeniu na Facebooku był podany adres do Zooma, gdzie się dane wydarzenie toczyło, łącznie z hasłem. I taki absolutny brak kontroli użytkowników wydarzenia się może skończyć niestety fatalnie, ponieważ dwukrotnie zdarzyło mi się, że wydarzenie zostało, raz było ono przez kogoś po prostu zhakowane, kto następnie sabotażował jakby całość, a za drugim razem po prostu zostało przejęte przez grupę, która miała zupełnie inny plan niż inicjator danego wydarzenia. I wydaje się to naprawdę jakby w świecie analogowym niewyobrażalne, że organizujemy jakieś wydarzenie w zamkniętej przestrzeni w sali kinowej i pojawia się nagle 50 użytkowników, którzy to wydarzenie wypełniają i wyrzucają innych użytkowników albo zakłócają jego przebieg. To się raczej nie dzieje. W świecie cyfrowym, gdzie jednak dominuje anonimowość, jeżeli się decydujemy na takie uwolnienie absolutne danych treści, no niestety, ale możemy się liczyć z dużymi konsekwencjami, więc też zachęcamy do tego, żeby o tych naszych odbiorców dbać też w formie takiego komfortu, bezpieczeństwa i jakby dbania o to, żeby nikt ich ostatecznie nie przestraszył, kiedy już w tym wydarzeniu biorą udział. No dobrze, minęła już godzina 20 naszej rozmowy, więc teraz macie dosłownie ostatnią szansę, aby zadać nam jakieś pytania. Mogą one dotyczyć naszych wydarzeń, które organizujemy. Możecie się podzielić jakąś refleksją, albo jeżeli chcecie, żebyśmy do czegoś bardziej konkretnie nawiązały, to jest dokładnie ten moment. Dokładnie tak. O, mamy, Filip. Jakie są waszym zdaniem najlepsze sposoby wyróżniania wydarzeń online? Co może być tym szczególnym wabikiem i iskrą koncepcyjną, która przyciągnie uwagę publiczności? Ja wspomniałam o tym byciu bardzo na bieżąco, czyli w momencie, kiedy pojawia się pandemia, jak najszybciej zareagować na dany trend i zamiast robić to, co miałam zaplanowany zupełnie inny program filmowy, przeprogramowałam całość, aby miało ono ten taki potencjał właśnie działania się tu i teraz. Z drugiej strony wszystkie akcje, wydarzenia online, które mają w sobie taki element wabika, clickbaitu pod tytułem poszerzanie tej wspólnoty, czyli zobacz film z przyjacielem albo seans dla dwojga, trojga, wszelkiego typu akcje, które już od razu zakładają w samej nazwie czy koncepcji wydarzenia, że ono w jakiś sposób musi zmobilizować użytkowników do oglądania. Skoro Netflix robi filmowe domówki z możliwością, czy nakładkę do wspólnego oglądania filmów, ten element po prostu można też jakby kopiować od tych największych graczy, czyli szukać po prostu tych elementów wspólnototwórczych. No i też bym oczywiście postawiła na autorskość treści, czyli im wydarzenie będzie bardziej jakby od A do Z tworzone przez nas, a nie będzie konglomeratem treści zastanych, tym większa szansa, że przyciągnie widzów. Co byś tam mówiła? Ja się pod tym totalnie podpisuję i dodałabym tylko jedną kwestię a propos tego bycia na bieżąco, to żeby właśnie nie działać na takim autoplayu, że my mamy taki plan, mieliśmy taki plan, to działamy według tego planu. No nie, bo jakby jeszcze pół roku temu w ogóle, jakby ktoś nam powiedział, że świat będzie teraz tak wyglądał, to myślę, że byśmy stwierdziły, nie, no jak to, niemożliwe. Więc to, że świat się szybko zmienia, to nasze działania też muszą być dopasowane i żeby śledzić po prostu, jakie są też nastroje w społeczeństwie, bo jakbyśmy teraz na przykład wypuściły jakiś program filmowy, który opierałby się na izolacji, to, no to już by nie trafiło tak dobrze, jak trafiło na samym początku. I teraz już jesteśmy bardziej na etapie
czy może wspólnych spotkań, czy właśnie tęsknot. To jest temat, który bardziej nas teraz przyciąga. Bardzo ważna kwestia. Teraz jeszcze raz sobie przeczytałam to pytanie i tutaj jeszcze przyszła mi jedna odpowiedź. Tutaj Filip użył bardzo takiego fajnego sformułowania iskra koncepcyjna. Ja jestem też bliska kreowaniu wydarzeń, które też się odnoszą do wartości, które nam są bliskie. Więc jeżeli, bo jednak w pewnym sensie wszystkie wydarzenia, które kreujemy, też w jakimś sensie fakt brania w nich udział, to jest też element naszego stylu życia, czy popierania jakiejś sprawy, to jest decyzja konsumpcyjna, która też definiuje nasz lifestyle w jakiś sposób, ale też oczywiście jest to jakiś element po prostu nośnika wartości. Więc jeżeli na przykład organizacja, czy my sami mamy jakiś określony zestaw wartości i będziemy je jawnie w naszych wydarzeniach, na przykład mogę podać przykład z naszej organizacji, to zawsze promocja różnorodności była nam bliską wartością i jeżeli my te wartości zawieramy w naszych programach czy w naszych wydarzeniach, to jeżeli są osoby, które nasz światopogląd podzielają, to one będą bardziej skore w takim wydarzeniu brać udział, ale paradoksalnie osoby, które naszego światopoglądu nie podzielają, zobaczą takie wydarzenie, też ono większą ich uwagę zwróci. Więc unikałabym takich naprawdę jakby wydarzeń, które są takie bardzo zimne, nie wzbudzają emocji, nie mają tego elementu bycia nośnikiem jakiejś wartości, bo po prostu tego jest bardzo dużo. A jeżeli mamy takie właśnie punkty zapalne, czy właśnie iskry też, to zawsze więcej wzbudza w odbiorcach. Ja zgadzam się, że to jest właśnie super określenie z tą iskrą i jeszcze dodałabym tylko, że warto wrócić do przy planowaniu takich wydarzeń, przy kreowaniu ich, warto wrócić do tych wartości marki, które gdzieś sobie na początku ustaliliśmy albo które wykreowały się w trakcie naszej działalności, a jeśli nie mamy tych wartości, to pomyślmy o nich i zbudujmy je i na tej podstawie, żeby to był nasz pierwszy krok do planowania tych wydarzeń, tak jak u Ciebie właśnie w Shotwaves jest to różnorodność. My również też w Animatorze zwracamy głównie uwagę na to, że sztuka animacji nie jest tylko dla dzieci. Chcemy łamać ten stereotyp i pokazywać, jak wiele ważnych tematów można poruszać dzięki animacji, więc to też zawsze mamy z tyłu głowy i to nas prowadzi jako taka pierwsza wytyczna przy programowaniu naszych wydarzeń. Nie widzę więcej wydarzeń, przepraszam, nie widzę więcej pytań na ten moment. To będziemy powoli zmierzały do brzegu i pozwolimy sobie skorzystać z tego czasu antenowego i naszej wiernej publiczności 17 uczestników i uczestniczek. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy Was na wydarzenia online i offline, które szykujemy w najbliższym czasie. Kiedy my tutaj przemawiałyśmy, równolegle wystartował Klub Krótkiego Kina Poznańskie Festiwale Filmowe, wydarzenie będące niskobudżetową akcją czterech poznańskich festiwali filmowych przy użyciu tego narzędzia, o którym mówiłam Wam wcześniej, czyli Dropmarka. Wydarzenie wystartowało dzisiaj o 19:00, potrwa do przyszłego poniedziałku. A co tam jeszcze animator knuje w najbliższym czasie? Animator wspólnie uknął również jeden film, który znajduje się w programie Klubu Krótkiego Kina, więc serdecznie zapraszam. Możecie też sprawdzić, jak nam wyszła zapowiedź filmowa, o której też dzisiaj opowiadałyśmy. Oraz z końcówką czerwca, a dokładnie 25 czerwca knujemy kolejny pokaz z cyklu Animuza, czyli animator z kinem Muza działa tym razem. Mamy nadzieję, że nie tylko online, ale że spotkamy się też na żywo, ale to już wkrótce powiemy więcej. Oraz śledźcie też, co przygotujemy dla Was z początkiem lipca, bo również planujemy się z Wami spotkać, ale o tym też na razie nie mogę powiedzieć. Mogę tylko zachęcić do śledzenia nas. Oraz do tego, że jeśli pojawią się w Waszej głowie jakieś pytania, pomysły, wątpliwości, może chcecie skonsultować jakąś kwestię związaną z Waszym wydarzeniem online, to jesteśmy dostępne na Facebooku. Myślę, że najprościej, tudzież pod naszymi mailami festiwalowymi, które znajdziecie na naszych stronach internetowych, do których myślę, że wrzucimy po prostu linki.
Tak, Ja też tutaj wrzucam na czacie swojego maila, w każdej sprawie zapraszam, my się chętnie wydarzenia konsultujemy, wspieramy, ale też zachęcamy oczywiście do śledzenia tego, co robimy i uczestniczenia. Naprawdę teraz dużo, dużo się dzieje i można też po prostu pewne wzorce przenosić na swój własny grunt. Dokładnie. Działajmy razem i się inspirujmy wzajemnie, bo to jest chyba teraz najważniejsze. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za udział w webinarium. Ja jeszcze chciałabym dodać, że też to wydarzenie niejako jest wydarzeniem, które jest częściowo zorganizowane w ramach współpracy poznańskich festiwali filmowych z nowym kierunkiem, który startuje na Kolegium Da Vinci, mianowicie kreatywną produkcją wideo. Będę miała tam przyjemność prowadzić zajęcia. Nasze festiwale te kierunki studiów wspierają. Będziemy właśnie wspólnie program tych studiów urozmaicali różnego typu wydarzeniami, etc. Więc gorąco zachęcamy do śledzenia. Dokładnie. Dziękujemy bardzo i super, że byliście i byłyście z nami do końca. Więc jesteśmy w kontakcie. Jeśli potrzebujecie z nami porozmawiać lub skonsultować, to zostawiamy nasze maile na czacie i do zobaczenia przy najbliższej okazji. I najbliższą okazją jest w zasadzie Klub Krótkiego Kina, więc zapraszamy Was na Facebooka, tam już jest link do albumu. Do zobaczenia. Na razie.